Radio kończy. Dla odbiorcy. Natomiast jest porozumienie paryskie, które wynegocjował między innymi pan minister Szyszko w listopadzie 2015 roku, które mówi o pochłanianiu emisji gazów cieplarnianych. I proszę zauważyć, że ten niezwykle ambitny pakiet klimatyczno-energetyczny, który Komisja Europejska chciałaby zrealizować, on w znikomym stopniu wpłynie na globalne ocieplenie klimatu, na globalną emisję. Musimy tutaj działać elastycznie, stąd są pewne te rozbieżności, stąd są pewne wyjaśnienia i mam nadzieję, że te wyjaśnienia zostaną rozstrzygnięte też i na naszą korzyść. Dziękuję bardzo. Tak chciałbym jeszcze a propos porozumienia paryskiego. Tutaj, jak wiemy, pan prezydent Trump jest gorącym przeciwnikiem tych uregulowań i wypowiadał się wielokrotnie krytycznie. On chce wyprowadzić Amerykę z rygorów tego porozumienia. Amerykę, mów Amerykę, czy do cholery jasne. W Polsce, żeby jakoś czyli mówi Amerykę. Porozumienia paryskiego. Amerykę. Absolutnie nie, absolutnie nie. To co mówiłem, że pan minister Szyszko był jednym ze współautorów tego porozumienia paryskiego, które przypomnę polega na tym, że nie tylko na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, ale na pochłanianiu ich przez lasy, przez glebę i pewnym bilansowaniu. My jesteśmy pod tym względem zdecydowani i będziemy na pewno to porozumienie paryskie wspierać, także będziemy wspierać to, żeby jednak Stany Zjednoczone się nie wycofały z tego porozumienia, bo to jest no, jeden z największych krajów, który wpływa globalnie na te zmiany klimatyczne. Będzie rzadka okazja za tydzień. Pani Anna Pandera, bardzo proszę. Jeszcze też jedno pytanie mam, dlatego że wspomniał pan o kosztach, a z drugiej strony w tej perspektywie finansowej Polska ma do dyspozycji w 2014-2020 roku około 400 miliardów euro. Do tego dochodzą różnego rodzaju mechanizmy, na przykład zagospodarowanie wpływów z aukcji EU ETS, fundusz modernizacyjny. To są właściwie fundusze europejskie w 10% mniej więcej są naznaczone na wykorzystanie właśnie na politykę niskoemisyjną, czy na gospodarkę niskoemisyjną. Jak państwo w tej chwili postrzegają właśnie te narzędzia i te kwestie? Jak możemy je jak najbardziej efektywnie wykorzystać po to też, żeby jednak dostosowywać się do też megatrendów, bo to nie jest tylko trend europejski, ale taki ogólnoświatowy. Ja rozumiem, że tutaj chodzi pani o to ograniczenie tej niskiej emisji, tak? Czy w ogóle... Nie tylko, nie, bo to są po prostu duże środki. To jest, myślę, że ale co najmniej 100 miliardów złotych na, czy euro na... Nie, wszystko, nie. Z tego jest 10% na właśnie te ceny, to czyli około, powiedzmy, 30-40 miliardów z funduszy unijnych. Do tego dochodzi jeszcze około 10-20 miliardów z funduszy modernizacyjnego. Wpływy z aukcji EU ETS, które trafiają do budżetu, nie są wykorzystywane w tej chwili i to wszystko to jest całkiem spora pula pieniędzy. One są wykorzystywane, tylko trzeba przypomnieć o tym, że ich cena bardzo mocno spadła w tej chwili tych aukcji. Są programy, przede wszystkim tak, to jest wspólne działanie Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, jeżeli chodzi o tą niską emisję, to są rozporządzenia dotyczące... Może wytłumaczmy też słuchaczom, co to jest niska emisja. Niska emisja to jest ta emisja, którą powodują głównie mieszkańcy poprzez ogrzewanie swoich mieszkań. Poprzez ogrzewanie swoich mieszkań, swoich domów. I tutaj są szeroko podejmowane działania. Z jednej strony to jest zachęcenie miast, szczególnie takich powyżej 50 tysięcy, żeby w ogóle wyeliminować to indywidualne ogrzewanie poprzez ogrzewanie zbiorcze. Na to są duże środki przeznaczane. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to są te rozporządzenia, o których mówiłem, ministra energii, ministra rozwoju przy współpracy z Ministerstwem Środowiska o kotłach piątej generacji, o rodzaju paliwa, które mogą być stosowane. To są wreszcie prowadzone przez Narodowy Fundusz różnego rodzaju działania, czy to termomodernizacja, bo to też się z tym wiąże, czy to doradcy energetyczni, czy jest cały pakiet działań i na pewno te środki zostaną efektywnie wykorzystane. Chcia,
chciałem, żebyśmy jeszcze, chyba będą inne pytania, ale porozmawiali na temat nowego pakietu wspólnego dla całego kraju systemu segregacji śmieci, obowiązuje od 1 lipca i jakie będą te zmiany i w jaki sposób dotkną samych mieszkańców. Te zmiany polegają na tym, że w tej chwili jest obowiązek dwóch frakcji, czyli zmieszane odpady i mokre, tak? Będzie obowiązek czterech frakcji, czyli szkło, plastik plus metal, to jest kolor, będzie żółty, szkło kolor zielony, pojemników lub worków, papier kolor niebieski i pozostałe kolor czarny. W tej chwili około 50% gmin ma ten system już wprowadzony. Natomiast pozostałe gminy rzeczywiście muszą je stopniowo wprowadzać. Podnosząc koszty, tak, dla mieszkańców? No, koszty dla mieszkańców nie powinny wzrosnąć, jakkolwiek mieszkańcy będą zobowiązani do wyposażenia się w te pojemniki lub, tak jak jest do tej pory, worki, różnego rodzaju worki. Te pojemniki mają być, jest to okres pięcioletni. Jest to okres pięcioletni do stosowania, a to prawo będzie obowiązywało nie od razu, ono obowiązuje od 1 czerwca, ale będzie obowiązywało do momentu, kiedy stare umowy z firmami, które zawarły gminy, nie wygasną. Czyli jeżeli w tej chwili jest zawarta umowa na przykład do końca roku, to będzie się odbywać na takiej samej zasadzie. No rzeczywiście pewne koszty mogą wzrosnąć. Ten rynek jest jednak dość konkurencyjnym rynkiem, jeżeli chodzi o odpady i w ramach nowych przetargów mam nadzieję, że gminy dołożą wszelkich starań, żeby te koszty nie wzrosły. Jeżeli chodzi o koszt takiego pojemnika, który w zasadzie no, powinni ludzie kupować, to jest, koszt pojemnika to jest rząd wielkości 70 do 100 zł i to w ciągu 5 lat takie pojemniki ci mieszkańcy, którzy mają indywidualny odbiór, będą się musieli wyposażyć, natomiast tam, gdzie jest odbiór z mieszkań, znaczy z bloków, z osiedli, to wyposaży to gmina. Rozumiem, że tutaj też jest walka o ponad 1 300 000 000 euro, które Polska liczy, że dostanie, chyba że straci, jeżeli nie dostosuje się. To jest jeden z tych warunków takich, które są niezbędne po to, żeby wykorzystać środki gminy na odpad. Jeszcze Radosław Brzydok? To ja jeszcze na chwilę bym chciał wrócić do tej niskiej emisji. I czy jest zidentyfikowane, bo pan mówi o tym, że będą wspierane te działania przyłączania do sieci ciepłowniczych, szczególnie w dużych miastach i pełna zgoda, bo ja widzę, jaki duży problem jest w Warszawie, gdzie rzeczywiście te dzielnice centralne, szczególnie wokół Żerania, który nas zasila w ciepło, są podłączone, natomiast dzielnice nowe niestety nie są podłączane, bo jest właściciel prywatny sieci ciepłowniczej, została ona sprywatyzowana i nie ma za bardzo chęci do tego, żeby wydawać pieniądze na inwestycje. Czy są jakieś plany, żeby tych właśnie sprywatyzowanych firmy ciepłownicze jakoś to przymuszać do tego, żeby podłączały? No przymuszać nie możemy, ale chciałem powiedzieć, że Warszawa jest tutaj specyfiką, ponieważ te przedsiębiorstwo, stołeczne przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zostało sprzedane bodajże w firmie szwedzkiej, która nie kwapiła się, mimo że miała wykonać pewne inwestycje, nie kwapiła się do wykonania tych inwestycji, ponieważ te inwestycje w gruncie rzeczy są bardzo opłacalne, bo ciepło jest jednym z najważniejszych czynników życia. Natomiast jest pewien okres zwrotu, prawda, tychże inwestycji. Im się tego nie opłacało. W tej chwili to zostało, można powiedzieć, zrepolonizowane. Tym zajmuje się PGNiG Termika, tak? I wiem, że mają plany inwestycyjne i to w zasadzie można powiedzieć, że to spółka Skarbu Państwa, w ten sposób można oddziaływać na rzecz tego, żeby takie inwestycje powstawały. Tylko na koniec już pytanie o bardzo nabrzmiałe konflikty ze wszystkimi organizacjami ochrony środowiska, ekologami, przede wszystkim w Białowieży, ale pewnie nie tylko. Czy ministerstwo ma tutaj plan jakiegoś wyjścia, znalezienia wspólnego języka, porozumienia się z organizacjami ekologicznymi, bo ten konflikt rzeczywiście wydaje się być nabrzmiały i trochę wylewa się już poza Polskę? Ja muszę powiedzieć, że pan minister Szyszko, ministerstwo środowiska cały czas zaprasza do tego dialogu, jednakże ten dialog nie jest do końca
przez drugą stronę podejmowany. Jesteśmy otwarci na dialog, chcielibyśmy wyjaśnić w sposób rzeczowy, naukowy pewne sprawy i tutaj jest to najważniejsze. Stawiamy kropkę. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem specjalnym dzisiaj był pan Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, a komentowali dla państwa Joanna Maćkowiak-Bandera, Radosław Żydok, Jakub Wiech i ja, Tomasz Rublewski. Zapraszam już jutro po godzinie 9. Reklama. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolgit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolgit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolgit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dolgit krem. Ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania. Miejscowe leczenie bólów mięśni. Leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa. Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych. Leczenie bolesnej sztywności barku, bólu w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian półkazowych związanych z uprawnieniem sportowych. Bo nie chcemy, żeby się ta reklama nagrywała. Proszę państwa, 3 mamy lipca już. Cholera, zaraz będzie zima. Jak to ten czas szybko leci, państwo zobaczą. Jak to ten czas szybko leci, gdy nadaje nasze radio. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska. Wypadek autokaru na autostradzie z Bawarii, jest ponad 30 rannych, 17 osób uznaje się za zaginione. Sprawa amerykańskich wiz dla Polaków jest skomplikowana i nie wiadomo, czy zostanie poruszona podczas wizyty Donalda Trumpa w Polsce, mówi w poranku Radia TOK FM Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Od rana prawie 600 doradców emerytalnych czeka w placówkach ZUS-u w całym kraju na przyszłych emerytów. Trzeba się liczyć z ofiarami śmiertelnymi porannego wypadku na autostradzie 9 w Bawarii, tak twierdzi niemiecka policja. W pobliżu miejscowości Münchenberg w połowie drogi między Nürnbergą a Lipskiem autokar z 48 osobami najechał na ciężarówkę i stanął w płomieniach. 31 osób odniosło obrażenia, 17 podróżnych uważa się za zaginionych. Temat amerykańskich wiz dla Polaków jest skomplikowany i uzależniony od wielu czynników zewnętrznych. Czy pojawi się podczas czwartkowego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Warszawie? Zobaczymy, mówił w poranku Radia TOK FM rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Podczas rozmów na pewno będą poszły najważniejsze sprawy bezpieczeństwa. Czy temat wiz się pojawi, to zobaczymy. A to znaczy, że pan jeszcze nie wie? Przypomnę, że Donald Trump wedle relacji Antoniego Macierewicza zapewniał, że 2 tygodnie po zaprzysiężeniu wizy dla Polaków zostaną zniesione. Się uśmiecha. Czy pytać Donalda Trumpa o to, czy... Już dawno jest na wygra wybory, to zajmie się sprawą zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków już w pierwszych tygodniach po objęciu urzędu. Amerykański przywódca rozpoczyna wizytę w Polsce już w najbliższą środę po przylocie do Europy. Odwiedzi także Wielką Brytanię, tak twierdzi dziennik Guardian. Według gazety termin tej wizyty ma być utrzymywany w tajemnicy przed Brytyjczykami. Dlaczego? O tym Magda Paciorek. Brytyjczycy mają dowiedzieć się o wizycie amerykańskiego prezydenta. Ale ty mów do rzeczy, on nie pisze. Co się dzieje? Ma utrudnić zorganizowanie masowych protestów, które zapowiadali jego przeciwnicy i których według brytyjskiej prasy... No to o to chodzi, że może tam, ale nie tu, perspektywa wielotysięcznych demonstracji miała być powodem przesunięcia jego wizyty na bliżej nieokreślony termin. Jednak, jak twierdzi Guardian, brytyjski rząd został powiadomiony, że prezydent może zechcieć odwiedzić swoje pole golfowe w Szkocji i przy okazji przyleci do Londynu. Do takiej wizyty z zaskoczenia miałoby dojść jak przyjdzie Bielecki, to jemu to dać ten. A przed uroczystościami z okazji Narodowego Święta Francji 14 lipca, na których Trump ma być specjalnym gościem. Magda Paciorek, TOK FM. Około 3000 osób ze 140 krajów weźmie udział w 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, która dziś rozpoczęła się w Krakowie. Sesja po raz pierwszy odbywa się w Polsce. Obrady potrwają do 12 lipca. Uczestnicy spotkania podejmą ponad 200 decyzji dotyczących Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przewodniczącego. Oprócz przedstawicieli 20 krajów, obrady wezmą udział w delegacji z ponad 50 innych krajów. I tak, jak przy mnie to było, pijali i nic nie zostawiali.
widziałam, oni to wbijali. Strażacy zabytkowej katedry. Strażacy walczyli z ogniem prawie 20 godzin. Nie, nie zostawiali nic, tak, nie wychodziło. Zniszczenia pożarowe. No. Poniżej zegara, czyli tam, gdzie są, znajdują się dzwony, zniszczenia są mniejsze, jak spowodowane zaparło i trzeba było do większych przywozić, żeby go podniósł, a potem wbijali te gliny. I jak wbijali te gliny, to wszystko obserwowałam i nic mi nie dali. Mają pomóc zdecydować, kiedy najlepiej przejść na emeryturę. To w związku z reformą obniżającą od października wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. No i oni pobijali takie szyny, takie metalowe. No to przy mnie to nic nie zostawiali. W jaki sposób będzie obliczana emerytura? A u nas nie ma nigdy żadnej klimatyzacji. Nie ma żadnej klimatyzacji. Pierwsze wnioski o przejście na emeryturę według nowych zasad będzie można składać na początku września. Obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować państwo kilkanaście miliardów złotych rocznie. Teraz to wszystko. No, może nie będzie taka duża, ale ja bardzo lubię takie różne pompy. Lubię lato w ogóle, w sensie takim, że kryję się w cieniach. Nie lubię rakotwórczego słońca. Nie lubię, jak ktoś mi w cipkę zagląda, tylko lubię jeść pluskwy i z kramą szczęki. Pierwsze radio informacyjne. Tak, pod sufitem. Słuchaj, tak jest drzewa, tak jest, a jedna biedronka taka duża po oknie, to ona biedna spadła, ale tak jest drzewa jakieś takie, jeszcze coś innego. To... No. Nie, tam pieprzy, tam parę razy się po sufitie. Ten Lisio to jest pierwszy, on jest taki... ta żona jemu sprząta, ma tam czyściutko i niech tam nie podskakuje, bo on ma wszystko zrobione i on nawet nie wie, co to jest pewnie ocet. No, parę razy posłuchaj, ale że on jest psychiczny też, bo wchodzi za wcześnie i po prostu, wiesz, te majtki położył na stole, ja musiałam zadzwonić, nie ukradli, a on co? No te twoje majtki! Łatwo tam się było dostać i zanim dostałem wizę do Rosji. On się przebierał, ja mówię, chodź Rysiu, pokażę, jakby zalało, to ci pokażę. I poszłyśmy tam pokazać, mówię, jak to ważne sprawy. Jakby zalało, to tym przyciskiem, aha, tym przyciskiem, dzięki. To już wiem, ale jakby zalało. Na razie go wczoraj nie zalało, a dzisiaj zobaczymy, co będzie. Jak będzie wielka pompa, to na pewno to wszystko ciągnie. Wtedy będziesz musiał wyjść, pójść i nie dotykać się jedną ręką, nie stanowić obwodu, prądu, tylko na jednej nodze stać i nie dotykać się do dwóch rzeczy, do jednej tylko. Czymś, co jest drogie. Bo ty się stoisz, sobie się opierasz, jeszcze jak jesteś w kaloszach, to więc trzeba być w kaloszach, taka ekipa przychodzi w kaloszach, oni robią w kaloszach, ale tam się i tak nic nie dzieje, tam tylko się wyłącza. Tak, ale czy no w roku to tam, bo to zawsze widać, jak któryś tego, się wyłączył, któryś odpadł, to trzeba go włączyć. Nic dziwnego. Przez wieki kawior był w Rosji przynajmniej synonimem jedzenia biedoty. Wystawiane były beczki z kawiorem przed cerkwie, chochle. No nic nie zna na piśmie, tylko jak sobie nie włączysz, będziesz miała ciemno, niż miała BHP-owca. BHP-owiec to powie, żeby chodzić w kaloszach, jak nie dotykać się do dwóch rzeczy. Tylko wtedy nic nie będzie. Po prostu jak nie, to się nic nie stanie, ale nie stanowić obwodu dla prądu elektrycznego, bo jak się dotykasz jedną ręką do zlewu, a drugą ręką do pralki w domu elektrycznej, tam przez ciebie może nagle przejść prąd, nawet nie będziesz widział, kiedy i padniesz. Pakowany w złote. Jak jest pralka też na podwórku, też nie wolno, bo jeżeli pralka jest nieuziemiona, to jest źle. Jeżeli jest nieuziemiona, to różnie ten prąd przechodzi, a jak jest uziemiona, to dobrze, ale się nie wynosi z domu pralki, tylko w domu, tam jest uziemienie, tam jest. Ale też raczej nie dotyka się do pralki, do zlewu, do elektryczności, do zlewu, dlatego że zlew jest uziemiony. Przez ciebie może przez zlew od tej pralki, czy od maszyn, czy od czegokolwiek, czy od przebłysku jakiegoś, no przez kopu i stry. No, także słuchaj, teraz tak, jak chcesz sobie podgrzać, tam na dole jest kubełek plastikowy, a w tym kubełku plastikowym jest taki dekielek metalowy. Ten dekielek metalowy jest
przecież tędy kielek metalowy do tej płytki tam staw i na to tę miseczkę, tylko tak przyciś, żeby nie było kubki, górki, bo to ona jak do góry zatykać, będzie się paliło. I na ten dekielek postaw. Wciśnij ten dekielek do tej maszynki, postaw tę miseczkę i może ona już tam stać. Żeby nie było tylko kubki, tak łyżko wciśnij. I teraz tak, za dwa pokrętła, górne w prawo, to widać, raz, dwa, trzy. A na dole to tam będzie, to zegar jest, możesz mniej przekręcić, tyk, się włączy, tyk, ze dwa, trzy razy wyśmiać, tylko nie wyjmuj. No i już, masz na górze, tam chłaniaj się troszeczkę, tam wisi ten obrazek Matki Bożej. Wprowadzono embargo na połowy, no a dzisiaj mamy nadzieję, że ja mam nadzieję, że Biełga odławiana w sposób kontrolowany i że państwa basenu Morza Kaspijskiego, tylko tam ona żyje, no na tyle zrozumiały problem, że chcąc czerpać zyski z handlu kawiorem, tego najdroższego, tej najdroższej odmiany, no muszą Biełgę chronić, jestem płodna. Stuletnia, no to już jest wyjątkowa sytuacja Biełga, oczywiście i ta kilkunastoletnia. Sytuacja patowa, jestem płodna. Sytuacja morowa. Ponad tony, półtora tony, podobno największe okazje miał ponad 2 tony ciężaru, kawał ryby. A próbował pan tego najdłuższego? Nie próbowałem, na pewno mnie na to nie stać. Widziałem kawior, a być może się próbuje, bo to nie wiadomo, jak się jest u rybaków, prawda, na dwa ogączego, co się je, a i klejady. Nie kupowałem. Nie kupowałem w legalnym sklepie, gdzie kawior ten drogi, nawet w Astrachaniu, spoczywa za specjalnym szkłem w ladach, które są chronione elektronicznie. Każda puszka z osobna elektromagnesem, jakieś plecjoza juderskie jest zabezpieczona w sposób elektroniczny. Nie można tego dotknąć bez wzbudzenia alarmu. Co tam jest? Ale rozumiem, że próbował pan różne kawiory? Próbowałem, pojechałem do Strachnia z kolegą, który na miejscu przekonał się, że nie lubi kawioru i to była jego tragedia, bo jechać do Strachania nie lubiąc kawioru, gdzie wchodzi się do sklepu i gdzie jest półka, nie wiem, kilkumetrowa, wypełniona różnymi rodzajami ikry, różnej, przeróżnej, tej czarnej, drogiej, z ryb jesiotrowatych i najbardziej popularnej, na przykład ze szczupaka, która również jest bardzo popularna w Rosji i, tak jak mówię, na Ukrainie. Może to była szansa dla polskich producentów ikra ze szczupaka? Myślę, że Polacy tutaj są, wyczuli swoją szansę, ponieważ dostawcami, ale jesiotra, z którego dopiero kawior jest pozyskiwany, dostawcami do krajów na przykład arabskich czy do Izraela, są polskie gospodarstwa rybne. Tutaj się produkuje jesiotra i to jest szczęście właśnie dla ryb jesiotrowatych, że nauczono się ich hodować, produkuje się i go się eksportuje. Dalej on dorasta i pozyskuje się z niego kawior. Ale dorasta już poza Polską. Poza Polską, w innym klimacie, w innych nieco warunkach. Nie wiem, dlaczego Polacy specjalizują się w produkcji jesiotrów, ale nie kawioru z jesiotrów. Także tyle zdążyłem się zorientować. To by była ciekawa informacja, no, ale to może jest informacja na jakąś przyszłą audycję o producentach, o hodowcach jesiotrów. Jest ich całkiem sporo w Polsce. Proszę, rzeczy, których nie wiemy o swoim państwie. No i czego pan tam się dowiedział ciekawego w Astrachanii i w ogóle o kawiorze? Po pierwsze zderzyłem się z postsowiecką rzeczywistością, czyli udałem się do biura promocji bodajże miasta z prostym pytaniem, że chcę zobaczyć, jak produkuje się kawior. Chcę zobaczyć gospodarstwa rybne, w których hoduje się jesiotry, najszlachetniejsze. Oczywiście powiedziano mi, że to jest niemożliwe, że w zasadzie to te gospodarstwa są w rękach już obcego kapitału, tam dostęp jest ograniczony i nie ma mowy o czymś takim. Po czym ta sama osoba po południu tego samego dnia dzwoni do mnie i mówi, czy chcesz jeszcze zobaczyć, jak produkuje się kawior, ale już jako osoba prywatna. I wówczas bez problemu jedzie ze mną za niewielką opłatą, prawda, pokazuje wszystko, bez a najmniejszych jakichś nie robiąc żadnych problemów, mogę tego kawioru spróbować i z tymi jesiotrami się nawet sfotografować w gospodarstwie rzeczywiście oddalonym od Astrachania, może kilkanaście kilometrów, tysiące sztuk jesiotrów hodowanych
w basenach zasilanych wodą bezpośrednio z Wolgi. Także no, podobna sytuacja miała miejsce, kiedy chciałem zobaczyć ostatnie żyjące w Europie dzikie wielbłądy. To się okazało niemożliwe, bo strefa graniczna, Iran, Kazachstan i tak dalej. Ta sama osoba po południu dzwoni, czy chcesz nie pojechać zobaczyć ostatnie dzikie wielbłądy i tak dalej, i tak dalej. To było takie zderzenie z tą rzeczywistością. Jakie są opłaty manipulacyjne? Nie są jakieś wygórowane. Jeżeli się zapłaci kierowcy, ta osoba jest kierowcą, prawda, jakieś, nie wiem, 20, 30 do 50 dolarów, jeżeli to są dwie osoby, jedziemy ze znajomym, z kolegą, no to nie jest to jakaś bariera nie do przebycia, powiedzmy. Chęć zobaczenia czegoś atrakcyjnego, czegoś, czego u nas nie możemy zobaczyć, jest jednak tak duża, że te 100 czy 150 zł człowiek chętnie wyda. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o godzinie 10.20. Państwa nowym gościem jest pan Michał Kruszona, historyk, podróżnik, dziennikarz oraz dyrektor... Także więc widzisz, Litka, ty nie możesz podchodzić entuzjastycznie do tego i tak jak baba majtki sprzedaje. Co piszczy, bo może ci ten telefon dzwoni z Solid, to może ci to piszczy. No to konkretnie ślad po śladzie, ślad za śladem gadać. Jak ci ktoś mówi, to ty wtedy nie gadaj, bo ty nie słyszysz wtedy, co ktoś ważnego do ciebie mówi. A to, co ty wiedziałaś, to będziesz wiedziała w ciągu dalszym to, co od 100 lat wiedziałaś. Jesteś niereformowalna. No, jeżeli piszczy, to więc może być to już popsute. Po pierwsze, może być bateria już słaba, to więc Bielecki ode mnie dostał informację, że jak będzie, to musi się tym zainteresować, że może jest słaba bateria, bo samo to jako takie nie może piszczeć, bo tam nie ma głośniczka, bo to nie jest alarm, to jest tylko przycisk, który wzbudza alarm, który jest gdzie indziej, a to nie ma prawa nic piszczeć, to więc nie wiem. Niech zobaczy, baterię sprawdzi, bateria też nie jest na wieki wieków, amen, i nie można mówić, że piszczy. No, że mówi się, że to urządzenie wydaje dźwięki, to malutkie z zielonym pipkiem, co jest podejrzane i dziwne, no to więc Zelewski zobaczy, tu nie wolno nic uczuciowo, to jest elektronika, to jest cyfrowość. Także ludzie starej daty, ja wiem, że mają problemy, ale jak się nie będą słuchać i nie będą słuchać tego, co z zewnątrz, to się nigdy nie dadzą zreformować. W ostatnim tygodniu doszło do wykolejenia się pociągu. Poszkodowane zostały 34 osoby. Informacje kulturalne. Z 11 krajów do czwartku w Warszawie trwa 9. Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych i Celf Teatralne Biennale organizowane przez Akademię Teatralną. W programie festiwalu oprócz biorących udział w konkursie przedstawień dyplomowych szkół teatralnych z całego świata dużo ciekawych imprez towarzyszących, w tym pokazy spektakli pozakonkursowych, konferencje naukowe oraz warsztaty teatralne. Katarzyna Woni, laureatką 6. edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla autorki Gryfia Żywi, nagrodziło ją 30 tysiącami złotych za Gambarę, warsztaty umierania. To reportaż o losach Japończyków, którzy w 2011 roku przeżyli trzykrotną katastrofę na wybrzeżu Honsiu, tsunami, trzęsienie ziemi oraz zniszczenie elektrowni atomowej w Fukushimie. Jak zaznaczyła przewodnicząca Żywi, Bono portretuje ludzką rozpacz i bezradność z czułością wnikliwego obserwatora podążając za losami poszczególnych osób. W finale tegorocznego konkursu znalazły się także Rutka Janny Fabickiej, książka On, Zośki Papużanki, Serce Radki Franczak i powieść Furia Mać w Sylwii Kubeńskiej. Nadziei z rzeźbami francuskiej artystki Hedwy Ser to pamiątka, jaka zostanie w Krakowie po rozpoczynającej się dziś sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieczorem w uroczystym otwarciu ogrodu weźmie udział dyrektor generalny organizacji Irina Okowa. Cztery wykonane z brązu rzeźby, rozdarcie, eksplozja, pęknięcie i odnowa stanęły na bulwarze polańskim nad Wisłą, tworząc cyrkle będące w zamierzeniu artystki symboliczną interpretacją losów społeczności żydowskiej w Polsce. Hedwy Ser podarowała jej miastu w 2015 roku. Teraz to wszystko, kolejne informacje w Radiu Tok FM o 10.40. Pogoda. Przelotnego deszczu spodziewajmy się na wschodzie, na wybrzeżu i na Pomorzu, poza tym bez opadów, a na termometrach maksymalnie 18 stopni w Białymstoku, 19 w Trójmieście i Lublinie, 20 w Łodzi, Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Rzeszowie i Gorzowie, 21 we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Jeżeli się ogrzewał.
mówił Michał Kruszona, historyk, podróżnik, dziennikarz i dyrektor Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, ale dzisiaj nie o zamku, a o kawiorze. Pan Michał Kruszona był w Astrachaniu, próbował kawioru, podglądał produkcję kawioru, ale przyniósł pan ze sobą jakieś antycznie, staro, archiwistycznie wyglądający dokument. Tak, tak, dokument jeden z kilku, które mi się udało nabyć, ponieważ z reguły jak planuję jakąś podróż, no przygotowuję się do niej, lubiąc wiedzieć nieco więcej niż w przewodnikach napisano. I tym dokumentem, o którym pan wspomniał, jest wezwanie do zapłaty firmy pana Heinricha Eisena z Warszawy. Firma zajmowała się eksportem astrachańskiej ikry i ruskiego czaja. Tak to jest. Czyli herbaty rosyjskiej. I ten dokument wystawiony jest 30 czerwca 1913 roku, czyli jest przed odzyskaniem niepodległości przez Polskę, dwujęzyczny, po rosyjsku i po niemiecku. Z adresem Warszawa, oczywiście, ulica Przechodnia 5. Był pan na ulicy Przechodnia 5? Tak, całe centrum, na wysokości, nie jestem z Warszawy, państwo na pewno, pan redaktor lepiej wie ode mnie, na wysokości Ogrodu Saskiego. Dzisiaj oczywiście tam już nie ma firmy pana Eisena, był to teren getta. Całkowicie zmieniło się otoczenie. Niemniej ulica Przechodnia nadal istnieje. Warszawa, Astrachań, Pekin. Tak. Czyli to był ten sprzedawca i tak, tak. Musiał mieć przedstawicielstwa w tychże miejsca, czyli od Chin po Warszawę. Heinrich Eisen, Warszawa, Astrachań, Pekin. Proszę bardzo. Ale także filie w Petersburgu, w Moskwie i w Odessie. Takie to były czasy. To no. Proszę sobie wyobrazić z rokiem Pekinu, to wszystko w ramach jednego państwa. Na pewno też imperialnej Rosji. A ten dokument skąd? Gdzie? Jak jest to? To już to moje ścieżki po antykwariatach i kolekcjonera. A to w Polsce? W Polsce, ale nie tylko w Polsce. Gdziekolwiek jestem, to staram się znajdować ciekawe rzeczy. A z reguły jeżdżę w kierunkach wschodnich, także tam rzeczywiście można znaleźć ciekawe rzeczy. Polonika dotyczące na przykład Astrachania, jest ich całkiem sporo, ponieważ Polacy w Astrachanie mieszkali i żyli jeszcze przed I wojną światową. Ja chwileczkę wrócę do kawioru, czyli do tej produkcji. Jak się... Poczta głosowa Orange jest obrzydliwa. Tak kręci w kółko to samo i nic, aby oddzwonić ponownie, aby zapisać na MMS nie ma. Aby oddzwonić ponownie nie, a że ze zastrzeżonego. To Mareczek pewnie ten debil dzwonił. Nie odtworzysz, aby i w kółko to samo, ale dziadostwo nie chce pokazać tego, co jest nagrane. Kolejne wpadki Orange. Dlatego też jak oni mówią tam, żeby się zalogować, podać hasło, to ja w to nie wchodzę, bo nie mam czasu. Jest mi to nie, dziadostwo nie po drodze. W wydarzeniu potwierdziło blisko 3000 osób ze 137 krajów. W ciągu 10 dni obrad członkowie Komitetu Światowego Dziedzictwa podejmą ponad 200 decyzji dotyczących najważniejszych zabytków i obiektów przyrodniczych na świecie. Będą omawiać m.in. 34 wnioski dotyczące wpisania zabytków na listę Światowego Dziedzictwa. Odpowiedzialność za ochronę obiektów wpisanych na tę listę bierze cały świat, nie tylko państwo gospodarz. Mówi przewodniczący 41. sesji profesor Jacek Purchla. W czasie obrad pojawi się też kwestia odbudowy syryjskich miast, między innymi Aleppo. Wierzę w to, że polscy eksperci będą mogli przyczynić się również do odbudowy Aleppo, do tego, żeby odzyskało ono tą świetność, którą miało przed wojną i aby dalej mogło dobrze się rozwijać. Mówił wczoraj w czasie ceremonii powitalnej na Wawelu prezydent Andrzej Duda. Kraków został wybrany na miejsce organizacji spotkania między innymi ze względu na 40. rocznicę wpisania miasta na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, która przypada w przyszłym roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Konieczna będzie wymiana poszycia kopuły wieży kościoła, mówi proboszcz parafii katedralnej w Gorzowie Wielkopolskim. Po dogaszeniu ognia można było dokonać wstępnych oględzin. Ksiądz Zbigniew Kobus mówi, że widok był przerażający. Ognie niestety jego katedralny więź.
drewniana, słuchać po prostu uległa i przejmować się tym, co mówi jednostka. Wymaga jednostka i tutaj już jest psychologia tłumu, ponieważ Biblia mówi nie iść za tłumem w złym celu, musisz raczej walczyć, zbijać. No jak Rysio ci mówi, no to wiadomo, że co Rysio mówi, no niech sobie mówi ten Rysio, no niech sobie mówi. A ty musisz mu od antyfarowi, gdzie takie nazwisko, pani znawczyni z Radiu Maryja, odbić to piłeczkę ping-pongową w jego stronę. No. Także to są jego subiektywne, to są jego prywatne, jakieś coś tam, żeby tego nie powiększać, nie rozdmuchiwać, nie poszerzać, bo tak robili też bunty źli, spoganiali Żydzi, że świetczeni, zepsuci Żydzi, przeciwko Mojżeszowi, buntowali się, jak on z tymi przykazaniami szedł z góry, to już było źle, już było źle. Tam niósł przykazania, było drugie przykazanie, nie będziesz czynił sobie obrazy, że tego nie będziesz skłaniał się. Przenosimy się do Bydgoszczy, trzy osoby uciekały w zderzeniu tramwaju z autobusem. Do wypadku doszło w okolicach dworca BKB. Policjanci ustalają przyczynę zdarzenia, mówi przemysłowy Swłowski z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji. Ciągoty odwiedzenia nie popierać psychologii tłumu. To jest właśnie dla ludzi starej daty. To jest wielki problem, bo oni zawsze siedzą wielką wiochą i co jeden powie, to drugi potwierdzi, bo to ten system jest komunistyczny, że im więcej tego, tym lepiej. A tu jest wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Droga Jachwę, droga Jezusa. I nikt na to nie spadł, pomimo że w Biblii to było 2000 lat napisane. Katolicy też na to nie spadli, bo są większością diabelską. Także więc widzisz, nie idź za tłumem w złym celu, Biblia mówi. Nie popieraj. Mów od siebie, i to szpital na Gruzińskiej 6 się kłania. Mów od siebie, nie oceniaj, nie krytykuj. Mów od siebie, 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 co czyste, co oryginalne, co pierwsze, mów od siebie, mów od siebie. Nie popieraj ani Rysia, ani Zdzicia, ani Pisa. ...które spierały się na kongresie w Wersalu, należały do rzadkości i w historii Piątej Republiki miały miejsce tylko dwa razy za prezydentury Nicolasa Sarkoziego i François Hollanda. Emmanuel Macron ma poruszyć takie tematy jak stan, w jakim znajduje się Francja i co należy zrobić, by wyciągnąć ją z zastoju gospodarczego i społecznego. Skrajna lewica już zapowiedziała bojkot spotkania w Wersalu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 10:35 słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w poniedziałek. Jest trzeci dzień lipca. W studiu kolejny gość Karina Walinowicz, Instytut Ordo Iuris. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o programie Za Życiem, którego część opiekuńcza weszła właśnie w życie z początkiem lipca. Przypomnijmy, program Za Życiem dotyczy... Barbie Baby Lunch z Rumpeksa. Czyli bardzo ciekawe to jest. Bardzo ciekawy jest temat tego wykładu. Święta Rodzina jest dla chrześcijan wzorem do naśladowania, z którym chrześcijanie zmagają się już, proszę Państwa, 2000 lat. Ale to Bóg jednak. No to jest rodzinie. Których okazało się, że narodzi się dziecko z ciężką niepełnosprawnością, i ma ono objąć głównie rodziców, rodziny właśnie nie tylko pomocą medyczną, ale także psychologiczną, materialną. No i tutaj mamy szereg różnych rozwiązań, które dopiero będą teraz powoli wprowadzane. Ja bym chciała tutaj jakby, myślę, że warto tutaj nadmienić, że program Za Życiem jest jakby takim, jest inspirowany tak naprawdę całą debatą, która miała miejsce jesienią o ochronie życia, gdzie oprócz całej inicjatywy obywatelskiej Stop Aborcji, projektu ustawy chroniącej życie od poczęcia, wprowadzającej pełną ochronę życia, był również drugi komponent właśnie taki socjalny, społeczny, wspierający rodziny. I część z tych rozwiązań, czy jakby część takich pomysłów jest w zamiarze ma realizować właśnie program Za Życiem. Tak, i powiedzmy...
Niestety w całości program Za życiem, mimo że jest bardzo dobry i zawiera dobre rozwiązania i należy się temu pochwała, nie wprowadza pełnej ochrony życia, czy też nie gwarantuje tej ochrony życia w czasie prenatalnego rozwoju człowieka, co postulowaliśmy, szczególnie gdy jest on niepełnosprawny. Dotyczy on dzieci, które się już narodziły i ich rodzin. Bo to jest temat jednak w moim odczuciu na inną dyskusję, która zapewne jeszcze będzie w Polsce powracała, bo tak dzieje się od wielu, wielu lat. A my dziś rozmawiamy o programie Za życiem, czyli wsparcie dla rodzin, w których rodzi się dziecko niepełnosprawne bądź nieuleczalnie chore. Pani wspomniała o dyskusji jesienią ubiegłego roku. Wtedy w tej dyskusji na pierwszy plan wybiło się to wsparcie finansowe, to jednorazowa, nazwijmy to, zapomoga finansowa w wysokości 4000 zł. Tak, zgadza się. I z tego, co już wiemy po poświadczeniu wiceministra Michałkiewicza, to już zostały właśnie wydane ponad 825 takich świadczeń jednorazowych w kwocie 4000 zł. Minister zapewniał także, że jakby dalsze finansowanie tej zapomogi jest zagwarantowane w budżecie, jest przewidziane również w rezerwach celowych w budżecie i dla gmin. Jednak trzeba się po to zgłosić. To jest też bardzo ważne, ponieważ no, jeżeli się rodziny po to nie zgłoszą, nie zostanie to zapotrzebowanie w żaden sposób tutaj jakby zaspokojone. Zgłosić można się już w trakcie ciąży, kiedy zdiagnozowano chorobę dziecka, albo do roku, tak, od momentu urodzenia. Jeśli chodzi o cały program Za życiem, to oczywiście ta zapomoga, to wsparcie finansowe, o którym mówimy, to jest jeden jego element. Są też inne, na przykład opieka wytchnieniowa. Czy możemy wyjaśnić, czym jest opieka wytchnieniowa, na czym polega? Ona polega głównie na tym, że rodzina dostaje jakby taką pomoc, między innymi chociażby w formie takiej możliwości, że może się zgłosić do miejskiego ośrodka pomocy społecznej o taką pomoc w takich codziennych obowiązkach w wymiarze 10 godzin tygodniowo, a także może liczyć na pomoc asystenta rodziny. To jest też taka, można powiedzieć, nowa instytucja, bardzo, bardzo ważna, bardzo przydatna. Jest to taka osoba, która będzie reprezentować interesy rodziny przed urzędami, przed instytucjami, będzie też dbała o taką ich pomoc psychologiczną dla nich, czy nawet w takich zwykłych, codziennych czynnościach, których no, wobec takiego olbrzymiego tutaj obciążenia czasem nie będą mogli ponieść. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale brzmi to tak, jakby asystent rodziny miał być swego rodzaju łącznikiem między konkretną rodziną a rzeczywistością. Nie, nie. Ma być po prostu osoba, która będzie wspomagać i wspierać taką rodzinę, bo wiadomo, że jednak te wszystkie procedury administracyjne i te procesy, przed którymi rodzina, którą spotkała, tragedia i ciężka sytuacja stoi, no, wymagają wsparcia. No i taki asystent rodzinny jest właśnie taką osobą. Czyli po pierwsze wzmocniona rola asystenta rodziny, człowieka, który może służyć wsparciem, a po drugie także opieka wytchnieniowa, czyli kilka godzin w tygodniu, kiedy rodzina może liczyć na wsparcie z zewnątrz również, przy wykonywaniu czynności domowych na przykład. Tak. Powiedzmy tutaj tak, że ta ustawa, która weszła teraz w życie, ona jest tylko, realizuje program Za życiem uchwalony w grudniu tylko w części. Kolejna część wejdzie w życie jest zapowiadana, że wejdzie w życie w czwartym kwartale 2017 roku, więc to jeszcze nie jest jakby powiedzenie ostatniego słowa, to nie jest jeszcze wszystko, na co rodziny będą mogły liczyć. Teraz jeszcze, co tu ważne, żeby podkreślić, to ta ustawa znowelizowała obowiązki ustawy o systemie oświaty, o ustawy o pomocy społecznej czy o promocji zatrudnienia, ponieważ wprowadza na przykład takie postanowienia, które ułatwiają powrót na rynek pracy osobom, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, przez to, że mają taką osobę w rodzinie, bądź też ogólnie jakby zawodowo zajmują się takimi osobami. No właśnie, bo to bardzo często komplikuje życie zawodowe. O jakich ułatwieniach mówi ustawa, podpowiedzmy? No chodzi o chociażby zakładanie działalności gospodarczej, czy takie rozwiązania proceduralne, takie typowo prawne. To wszystkie informacje tak naprawdę dokładne są też opisane na stronie ministerstwa, ponieważ tam jest załączony taki formularz bardzo dokładny, bardzo czytelny i to jest jakby takie źródło informacji, do którego mogą się udać.
zachować wszyscy, którzy chcieliby z tego skorzystać. Życie rodzinne to jedno, życie zawodowe to drugie, ale jest jeszcze także bardzo często terapia. Czasochłonna, często także dość droga. Czy w tej kwestii ustawa Za życiem w jakikolwiek sposób pomaga? Ułatwiając na przykład dostęp do ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych. No tak, ona jakby tutaj stanowi już taki ten pierwszy krok w tym celu, żeby tą opiekę psychologiczną i tą opiekę rehabilitacyjno-medyczną jakby tutaj zwiększyć. To tak, to zdecydowanie tak, no to jest ten pakiet tak zwany opiekuńczy. Więc na szczęście tutaj rodziny mogą liczyć już na wsparcie większe niż dotychczas. Jak dotąd w życie wszedł pierwszy element, pierwsza część tego programu weszła w życie z początkiem lipca? Czego jeszcze się spodziewać w przyszłości, w najbliższych miesiącach? No, mamy nadzieję, że kolejne postanowienia będą chociażby być może dotyczyły takiej bardziej skoordynowanej opieki nad kobietami, które są już w ciąży, gdzie zdiagnozowana jest właśnie chociażby czy choroba, śmiertelna choroba dziecka, czy taka ciężka niepełnosprawność, czy te hospicja takie perinatalne, opieka pediatryczna. No liczymy na to, że być może w tej przestrzeni coś jeszcze się zmieni. Tak samo liczymy na to, że do programu w ogóle zostanie wprowadzone, co na razie brakuje, takie przepisy ułatwiające procedurę adopcyjną właśnie w przypadkach takich, kiedy rodzice nie dadzą sobie rady z wychowaniem dziecka ze względu na jego niepełnosprawność, czy też takich sytuacji, które dozwala obecnych realiach prawnych na dokonanie aborcji, na poczęcie dziecka w wyniku czynu przestępnego, chociażby zgwałcenia. Czyli ciąg dalszy nastąpi. Tak. Dotąd z początkiem lipca weszła w życie część opiekuńcza, część pierwsza programu Za życiem. O tym programie na antenie Polskiego Radia 24 mówiła Karina Falinowicz, Instytut Ordo Iuris. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Na zegarze 10:44 my zmieniamy temat. Porozmawiamy teraz o polityce zagranicznej. Temat dnia. Doktor Maciej Szymanowski, Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro Budapeszt to Węgry, skoro Węgry i Polska, a w tle hasło polityka zagraniczna, to porozmawiamy zapewne o Grupie Wyszehradzkiej, o Grupie V4. Niedawno Polska przekazała Węgrom prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Za chwilę porozmawiamy o wyzwaniach, przed jakimi stoją Węgrzy i cała Grupa Wyszehradzka. Na początek może jednak krótkie podsumowanie rocznej prezydencji Polski w Grupie V4. Ja miałem okazję uczestniczyć w przekazaniu prezydencji Polski właśnie Węgrom, panu przewodniczącemu Parlamentu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi kilka dni temu na Wawelu. I zaczął swoje wystąpienie pan László Kövér od słów, że jeszcze nigdy tyle razy nie był w Polsce. I myślę, że tak samo jak właśnie podczas naszej prezydencji i takie same słowa mogłyby paść i z ust pani premier, i ministra spraw zagranicznych, i wielu innych ministrów. To była polska prezydencja na pewno bardzo mocno rozruszała współpracę wyszehradzką. I tu nie chodzi tylko o częstotliwość, bo jak wiadomo, ilość nie przechodzi w jakość. Inaczej komunizm istniał do dzisiaj. Natomiast wydaje mi się, że udało się właśnie polskiej prezydencji przy pomocy naszych partnerów przekształcić Grupę Wyszehradzką w taki stały punkt odniesienia przynajmniej dla polityki w Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o to, co Węgrzy dostają w spadku po prezydencji polskiej, z czym będą się musieli zmagać? Coś się udało, czegoś się nie udało. Oczywiście. Mamy oczywiście wielkie osiągnięcia. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, że Grupa Wyszehradzka jako całość jest najważniejszym partnerem handlowym najsilniejszej gospodarki Unii Europejskiej, jaką jest gospodarka niemiecka. Jesteśmy ważniejszym partnerem handlowym niż na przykład Francja, zachodni sąsiad Niemiec czy USA. I mamy do tego dysponujemy nadwyżką handlową w odróżnieniu na przykład od Francji czy Włoch. Także jesteśmy pod tym względem, możemy sobie pogratulować tego i innych wskaźników gospodarczych. Długookresowo widać dokładnie, że państwa Grupy Wyszehradzkiej mają wyższy wzrost gospodarczy niż na przykład w strefie euro odnotowywany. Politycznie myślę, że udało się nam właśnie pokazać zarówno w kierunku Brukseli, jak i w kierunku państw, które na przykład kandydują do Unii Europejskiej, państw, które takich jak Ukraina czy Bałkany Zachodnie, które czują się odtrącone w tej chwili, mają wrażenie, że Unia się zajmuje własnymi problemami, po części
problemami, które sama generuje, nie da się ukryć, a zupełnie zwraca uwagi na, to, na sytuację bezpieczeństwa, na przykład, na, która jest na Zakaukaziu, na Ukrainie, na Bałkanach. Polska przez w drodze różnych szczytów, różnych rozmów, wciągania do pewnej tematyki, poruszania takich kwestii i podejmowania też decyzji, jak infrastruktura północ-południa, tak, decyzja polskiego rządu o budowie Via Carpatii w końcu po tylu latach, a to są interkonektory gazowe i tak dalej. Także niezależnie od tego, czy rozmawiamy o Turcji, czy rozmawiamy o Gruzji, czy rozmawiamy chociażby o bliższych nam państwa jak Ukraina i Białoruś, mam wrażenie, że polskiej prezydencji udało się pokazać i w ramach Grupy Wyszehradzkiej i na zewnątrz, że bezpieczeństwo, szeroko pojęte bezpieczeństwo Unii Europejskiej, to jest bezpieczeństwo całej Europy. Pan mówi o bardzo ważnych elementach, o fakcie na przykład, że Grupa Wyszehradzka jako taka jest jednym z najważniejszym w zasadzie partnerem handlowym Niemiec, że Grupa Wyszehradzka dba o bezpieczeństwo, o politykę energetyczną, że także próbuje wciągać w orbitę europejską różne kraje, które znajdują się jeszcze poza Unią Europejską i być może na zawsze tam pozostaną. Z drugiej strony zastanawiam się jednak, na ile percepcja Grupy Wyszehradzkiej właśnie przez pryzmat tego rodzaju dokonań zaistniała w Europie Zachodniej, a na ile jednak w takich krajach jak Niemcy czy Francja myśli się o Grupie Wyszehradzkiej jako o tych, przepraszam za kolokwializm, którzy nie chcą uchodźców. Ma pan redaktor absolutną rację, tylko też pamiętajmy o tym poziomie, z którego startujemy. Kiedy poprzedni rząd przeprowadził taką ankietę w kilkunastu państwach Unii Europejskiej właśnie przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej poprzednimi w roku 2012, to wyszło wtedy na jaw, że 38% Niemców, naszych zachodnich sąsiadów, nie jest w stanie wymienić nawet, czy, jak się nazywa stolica Polski, czy jakiegoś nazwiska, czy wydarzenia związanego z historią Polski. W przypadku Francuzów i Brytyjczyków to było 2/3. Tak silna jest ta mentalna, już nie ma żelaznej kurtyny, ale ta mentalna żelazna kurtyna to odcięcie Polski i tego regionu przez kilka pokoleń, które się dokonało po II wojnie światowej. Faktycznie jest tak, że paradoksalnie wręcz, że na tym temacie imigrantów, z powodu tego tematu imigranckiego i naszej polityki Grupy Wyszehradzkiej, przeciętny Francuz, przeciętny Niemiec dowiedział się, że coś takiego w ogóle istnieje. To prawda. Ale myślę, że dzięki temu też udaje nam się coraz więcej przekazywać naszej wizji i naszych postulatów reformy czy wzmocnienia Unii Europejskiej. Ci przynajmniej, którzy chcą być poinformowani, już zobaczyli, że nikt nie bierze od nich pożyczek. Jakoś taka, nie znam tego, ale już na odległość czuję, jak ta świnia też zrobiła kupę i siku, bo nie miała co. Proszę państwa, że są pożyczki bez biku, prawda, i żeby oddzwonić. Czyli tylko u nas dzisiaj darmowa pożyczka jest dla ciebie, ale zadzwoń 258, z reprezentantami unijnych czy pozaunijnych, to bezpieczeństwo się zawsze w tej rozmowie pojawia. I Węgrzy są tego w pełni świadomi, jako kraj chociażby, przez który kilka lat temu przeszło 500 000 nielegalnych imigrantów na zaproszenie pani kanclerz Merkel, i kraj, który graniczy z Bałkanami, które nie należą do najbardziej stabilnych obszarów tradycyjnie Europy i świata. To na pewno. I mamy oczywiście kwestię reformy, tak, tego, co się stało, jeśli chodzi o Brexit, czy tego, co się stanie, że najstarsza unia polityczna świata obecnie istniejąca i jedna z najsilniejszych gospodarek świata wychodzi z Unii Europejskiej. Teraz jeżeli odpowiednio nie zreformujemy Unii Europejskiej, no to po pierwsze ryzykujemy, że kolejne Brexity nam się zdarzą, a po drugie jest też kwestia, na ile silna w ogóle pozostanie Unia na arenie międzynarodowej, czy będzie to globalny gracz, czy frędzle przy jakimś tam dywaniku w tych dużych negocjacjach gospodarczych. Więc i tego chyba świadomość mają wszyscy, a na pewno jest tego świadomość, jeśli chodzi o Grupę Wyszehradzką. Jak zwykle, pewne, jak już zauważył Piłsudski, pewne rzeczy widać bardziej na zewnątrz niż w samym jądrze. I jako kraje, które są położone właśnie na tej zewnętrznej granicy, flance Unii Europejskiej, jako nowe kraje członkowskie, które bardzo serio traktują współpracę unijną, myślę, że pewne te inicjatywy, które się już pojawiły i te, które się pojawią, będą przynajmniej wzięte
po części pod uwagę, tak jak się stało chociażby w Rzymie w czasie deklaracji rzymskiej kilka miesięcy temu, gdzie postulaty właśnie zgłaszane przez Polskę, Węgry zostały jednak włączone do tej deklaracji ogólnej. W moim odczuciu w ostatnich miesiącach elementem scalającym grupę wyszehradzką jest kryzys migracyjny, dość jednoznacznie, natomiast je pozostałe elementy, które wspomnieliśmy, czyli chociażby przyszłość Unii Europejskiej. Kiedyś ludzie mają opcje powłączane, nielimitowane SMS-y, nielimitowane minuty rozmowy i tutaj już 3 złote za minutę ci pociąga, pobiera, czyli że to jest podejrzane. Potem będziesz chciała dzwonić, dlaczego to tak, to się wcale nie dodzwonisz, bo już ci to zżarło jednostronnie, czyli jak? Po żydowsku. No. Ja bym nie łączył pierwszej ligi, drugiej ligi to ze strefą w euro, tak oczywiście, ale nie, po pierwsze tak. No, ten będziemy powoli wypisywały te, które wyglądają po prostu nieciekawie. Czy banki, czy pożyczki wyglądają nieciekawie. To się nie zdarzy z dnia na dzień, z roku na rok, po takich czy innych wyborach, które już były, przebiegły we Francji, czy będą w Niemczech. Myślę, że to jest bardzo długi proces, to po pierwsze. Po drugie, strefa euro ewidentnie potrzebuje reformy. Ewidentnie potrzebuje reformy. Widać, że podzieliła się na kraje, które profitują zdecydowanie, jak Niemcy, mają olbrzymią nadwyżkę handlową, i kraje, które są w trwałym deficycie, jak Francja czy Włochy i kilka dalszych. O Grecji nie wspominając. O Grecji. Czy w ramach tej reformy strefy euro będzie dzielony wspólny rynek? No to jest pytanie. My jesteśmy przeciwko temu oczywiście, no bo wspólny rynek jest albo nie jest. I czy Unia ruszy po tym, jak została powołana do życia po to, żeby właśnie jednoczyć kontynent, czy ruszy w drugim kierunku właśnie po Brexicie, czyli zacznie ograniczać liczbę państw członkowskich pod takim czy innym hasłem twardego jądra inaczej, to jest oczywiście wielkie pytanie. Ja nie sądzę. Biorę tutaj jednak biorę pod uwagę fakt, że państw, wielu tych liderów, polityków, którzy dzisiaj mówią o tym, że właśnie trzeba dzielić Unię na kraje strefy euro i nie strefy euro, to są dokładnie ci sami bardzo często politycy, którzy jeszcze kilka lat temu mówili, że strefa euro jest za duża, że trzeba na przykład takie państwa jak Grecja z niej usunąć. Teraz mówią, że albo ktoś wstąpi, albo, prawda, albo będzie, ma się czuć jako państwo drugiej kategorii. Myślę, że tutaj trzeba z większym spokojem patrzeć i odrabiać swoje zadania domowe tutaj w Europie Środkowej, czyli wzmacniać państwa nasze, wzmacniać gospodarki, wzmacniać wymianę handlową, a dalej spokojnie reformować to, co wymaga jeszcze zreformowania. Myślę, że na tle Europy Zachodniej ten właśnie nasza Europa Środkowa wygląda bardzo dobrze. Jak zatem spoglądać na wschód? Czy nie martwi pana kwestia przedłużenia sankcji wobec Rosji w kontekście jedności Grupy Wyszehradzkiej? Oczywiście zdania są podzielone, w to nie ma co ukrywać, jeśli chodzi o sankcje, a zwłaszcza ich skuteczność. Ale to się też bierze się z tego, że mamy państwa, które przystąpiły do sankcji, które tracą na tych sankcjach. Coś śmierdzi oszustwem, proszę państwa. Na przykład Węgry, to jest już ładnych kilka miliardów euro. Powiedzmy. I są państwa, które przystąpiły do sankcji, jak nasz silny zachodni sąsiad, który nie traci na tych sankcjach, ponieważ przenosi inwestycje gwałtownie do Rosji, które są nigdy nierealizowane. No na przykład, na tak wysokim poziomie, że to jest superbank, bo daje pożyczki 2000 także jest na przykład na rok, prawda? Już nie chcę i bez słynnego Nord Stream dużego procentu. Jakoś tak sankcji, mało, tylko ciut do przodu się zapłaci w stosunku rocznym. Te pieniądze, które Rosja zarabia, nie dają na gazie, tego. Eurobank też reklamuje, a nie daje. Money Man też, że za darmo nie. Proszę państwa, Extra Portfel też ma taką opcję na 6,1 dni, tam do 2000. Nie dają, bo kilka osób kilka razy na różne sposoby starało się, a może nawet i specjalnie starało się, żeby to się okazało, objawiło. Nie ma czegoś takiego. A na miesiąc Czesi dają to samo. Natomiast i plus 450 musisz zapłacić. Pory, rodzaju kwestii, no to dzielą, to bardzo chętnie albo przesyłają ciebie, przekierowują do innego banku, tam gdzie duża lichwa jest. No to jak dzwoniłam na 986, to strażniczka, straż, od razu powiedziała, że to są lichwiarze, bo tam policja to się na tym nie zna, ale straż to od razu z ulicy zbiera takich, co handlują pietruszką, marchewką, wszelkich
lichwiarzy, wszelkich handlarzy, wszelkich nielegalnie zarabiających, pobierających haracze pieniądze lichwe. W najbliższych miesiącach myślę, że oni się tak siła Grupy Wyszehradzkiej będzie rosnąć, wyspecjalizowali, że udają, że coś dają, a nic nie dają, tylko biorą. A przecież ten śpiewa w piosence, życie nie tylko po to jest, by brać sojka, tak? No, życie nie tylko po to jest, by brać. A oni tak nie wydają, a biorą. A życie nie tylko po to jest, by brać. Ale to jest chwilowo, natomiast kwestia na najbliższych parę miesięcy, natomiast długookresowo, no to jest wielkie pytanie, czy będziemy w stanie tak dalej dobrze budować naszą współpracę, aby ona była na tyle silna, aby się oparła słynnej zasadzie divide et impera. Doktor Maciej Szymanowski, Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Reklama. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Właśnie dlatego ci nie powiem. Ale ja powiem. Wystarczy zbierać naklejki na stacjach Lotos. Każde tankowanie 25 litrów dowolnego paliwa lub zakupy w kafe.